Co roku w Częstochowie przyznawane są nagrody prezydenta miasta dla osób z wybitną działalnością w ochronie zdrowia, którzy szczególnie poświęcają się dla pacjenta. Uroczystość odbywająca się w Filharmonii Częstochowskiej była okazją do wspólnych obchodów Światowego Dnia Zdrowia oraz przyznania nagród imienia doktora Władysława Biegańskiego. Raz do roku jest okazja podziękować środowisku lekarskiemu, pielęgniarskiemu, aptekarskiemu za cały rok pracy na rzecz mieszkanek i mieszkańców, na rzecz pacjentów. No i właśnie przy okazji wręczeń nagród imienia Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia jest ku temu okazja. Dzisiaj odbiorą swoje wyróżnienia i nagrody niektórzy, ale podziękowania należą się wszystkim członkom białego personelu i wszystkich tych osób, które na co dzień opiekują się i dbają o nasze zdrowie i życie. O szczegółach, w jaki sposób wyłaniane są osoby nominowane do nagrody, opowiadała nam naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta w Częstochowie. W regulaminie, który jest też właśnie stworzony na okoliczności tych nagród, poszczególne instytucje mogą zgłaszać kandydatów albo pacjenci w minimum 15 osobach. I tylko taka forma właśnie jest dopuszczalna do przyjmowania wniosków o nagrody. Także indywidualnie nie, ale zawsze dyrektor danej placówki, oceniając pracę danej osoby, zawsze może tą osobę właśnie zgłosić do nagrody. Nagradzani są pracownicy służby zdrowia, więc lekarze, pielęgniarki, laboranci, po prostu wszyscy ci, którzy pracują w placówkach i służą częstochowskim mieszkańcom. Komisja jest opiniująca, która ma kryteria, które właśnie brane są pod uwagę przy ocenie. Każde kryterium jest potem punktowane i osoby, które uzyskają największą bądź średnią liczbę punktów, są właśnie nominowani do tej nagrody. Komisja opiniująca wskazuje te osoby, prezydent ostatecznie zatwierdza i te osoby, które prezydent zatwierdzi właśnie tutaj podczas tej uroczystości, później mają wręczone nagrody. W tegorocznej edycji nominacji było 20. Każdy laureat oprócz podziękowania otrzymał dyplom, statuetkę oraz nagrodę pieniężną.